ostrzegł Józefa Mieniewskiego z hrabią Czapskim. Józef Mieniewski na koniu. Są to postacie hrabia Czapski, pan w drugim rzędzie. W tej grupie znaleźli się głównie młodzi ludzie z okolic Krakowa i ziemi krzanowskiej. Typowym strojem powstańców był kożuszek czamara sięgająca do bioder lub połowy ud kroju zbliżonych do kontusza. Podbijana była ona futrę z długimi, prostymi, wąskimi rękawami. Wykładany wysoki kołnierz. Ozdobnymi guzikami i szamerunkami. Mogą Państwo te elementy zauważyć na strojach powstańców, którzy właśnie przed nami się pięknie prezentują. Czamara uważana była w XIX wieku na cmentarzu w Olkuszu. Oczekujemy na grupę. Konstrukcji grupa Galibarczyków liczy tylko 3 osoby. Ich charakterystyczny strój to czerwone koszule. W grupie powstańców towarzyszą też oddziały Żuławów Śmierci pod dowództwem majora Lesińskiego. Proszę Państwa, bardzo charakterystyczne stroje, kepi czerwone na styl turecki, do tego czarne koszule z białym krzyżem. W naszej rekonstrukcji mamy trzyosobową reprezentację. Nazwa Żuławi Śmierci wynikała ze składanej przysięgi, że nigdy nie cofną się i nie poddadzą. Mogli tylko zwyciężyć albo zginąć. Przeciwnikami grup powstańczych były wojska rosyjskie, piechota i kozacy z 9. Kompanii Witebskiego Pułku Piechoty i 4. Kompanii 7. Batalionu Strzelców pod dowództwem księcia Szachowskiego. Ta formacja ustawiła się w drugim rzędzie, nieco z tyłu. Proszę zauważyć, to są bardzo charakterystyczne stroje dla tej formacji. Oni byli znacznie lepiej umundurowani, jako że były to regularne oddziały wojskowe. Dla dzisiejszej rekonstrukcji zobaczymy aktorów z Teatru Ludowego Tradycja w Okleśnej, których role i zadania nie są bezpośrednio związane z potyczką. To są postacie kobiet w strojach żałoby narodowej, kobiet wiejskich, zakonników, chłopów, dzieci, których zobaczymy w dzisiejszym widowisku. Szanowni Państwo, w całym powstaniu styczniowym, jak mówiła Pani Agnieszka, ziemia krzanowska miała również swoich uczestników. Dziś w obecności nas wszystkich tu zgromadzonych, a zwłaszcza osób odtwarzających potyczkę z 4 maja 1863 roku, uczcimy ich pamięć. Rozpoczynamy apel pamięci.